Płaza za jedną milę. Wjeżdżamy na Sunshine Skyline Bridge. Po lewo woda, po prawo woda, pod nami woda. W roku 1980 rano statek tutaj uderzył w to i trochę się ten most, który tam widać po lewej stronie, zawalił i zginęło kilka osób. A póki co nie mamy specjalnych tutaj automatycznych czytników. Keep left, change provided, cars, where are we going? Probably right. I tutaj sobie zapłacimy za to, żeby przejechać. Toll violations photo. Gdybyśmy pojechali sobie na Frico, czy za Frico niby, no to wtedy stówka. A mam nadzieję, że będzie można normalniej w świecie, najnormalniej w świecie zapłacić za złoty 50, czyli baksa 50. O, jest, ktoś stoi, wyciąga dłonie. Wyciąga dłonie w geście prośby o... No co? Gdzie są moje... Jezus, przecież tu miałem... Dobra. Hello. All right. Wait, wait, zostaw. Yeah, pull up. Sorry, sir. Thank you. Cheers. Thank you. Dobra. Udało się. Powiem wam, że najlepszym zbytem, czyli takim dowcipem sytuacyjnym było to, że dziwiliśmy się, dlaczego z St. Petersburg, bo byliśmy w Petersburgu, Sankt Petersburgu. Nie można było pojechać do Fort Myers przez ten most. Ale akurat mieliśmy włączoną funkcję, która omija płatne odcinki dróg, które nie są naprawdę koniecznością. W większości podróży po Stanach. Jedną z teorii, którą na poczekaniu żeśmy sobie przedstawili, to, że być może jest tam jakiś nagły remont przeprowadzany i dlatego nie można. A po prostu GPS Google'owy był mądrzejszy dużo od nas i pamiętał, że nie chcemy akurat w tej chwili fundować tutaj jakiś kwot. Ale w końcu jedziemy na ten most i zobaczymy 7 km i będziemy po drugiej stronie tutaj tych wód. Święty, no tak, święty niejako Piotrogród, St. Petersburg, ten w Rosji wiadomo, carski. A tutaj z kolei ponoć są dwie opcje, że zakładany pod koniec 1890 lat St. Petersburg na Florydzie, swą nazwę wziął stąd, że było dwóch biznesmenów. Jeden chciał nazywać inaczej to miasto, drugi chciał właśnie nazwać St. Petersburg przez jakieś tam, powiedzmy, sentymenty. Rzucili monetą, prawdopodobnie dolarem albo rublem, nie wiemy. No i ten, który chciał nazwać St. Petersburg, wygrał. Jest też taka opcja, zobaczcie, jak ten most już tam się pojawia. W ogóle to jest odjazd. Kolejny samochód się wpycha. Ja chciałem powiedzieć coś innego. Kolejny piękny most. Uwielbiam te mosty tu. Period. Kropka. Druga opcja jest taka, że miasto St. Petersburg na Florydzie wzięło swoją nazwę stąd, że jeden z założycieli, czy powiedzmy orędowników założenia miasta, pochodził z Petersburga w Rosji i taka nazwa. Teraz zamilknę na chwilę, bo odjęło mi mowę już. Pięknie jest, pięknie, naprawdę. Będziemy się wspinać do góry i pokonywać te przepastne, chociaż akurat nie tak bardzo głębokie tutaj wody.
trudno spamiętać już te przesmyki, kanały i inne akwenowe nazwy, bo cały czas nas otacza tutaj woda. St. Petersburg na Florydzie w latach 60., pod koniec lat 60. XX wieku wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ było tu grubo ponad 700, chyba 768 czy coś takiego, dni słonecznych z rzędu. Rozumiecie to? Słońce świeciło ponad 700 dni. Ale to było dawno temu. Teraz niestety średnia roczna dni słonecznych w tym mieście to tylko 361. Słabo. Poza tym St. Petersburg jest takim miastem, gdzie emerytowani Amerykanie często przyjeżdżają, żeby sobie odpocząć. Wow. Crazy fun. $1.50. Czyli no właśnie, ile teraz stoi dolar? Nie wiem. Nie sprawdzaliśmy. Jeżeli jesteśmy przy dolarach, to reasumując, paliwo w Ameryce jest 2 razy tańsze niż paliwo w Polsce. Wezmę tego srebrnego, bo za mną czerwona bestia się skrada, aby mnie wyprzedzić. I właśnie to zrobi. Jedziemy sobie tutaj na Florydzie, 33 dzień podróży, konkurencyjna do Google aplikacja, bardzo przydatna, Waze, W-A-Z-E, poinformowała nas, że będzie jakieś tutaj zdarzenie, prawdopodobnie samochód na poboczu. Na razie nie ma, bo niekiedy się to nie sprawdza. Rzadko, ale niekiedy nie. Wjechaliśmy do hrabstwa Manatee. To takie te fajne ssaki, które na Florydzie mam nadzieję, że jeszcze spotkamy. A przy okazji właśnie takie hrabstwo się nazywa w ten sam sposób. Ciepło jak cholera. Proszę wybaczyć mój kolorowy język, ale naprawdę jest cholernie ciepło. No i tak, Fort Myers przed nami i będziemy informować. Jeszcze taka grobla, most za nami. Do kolejnego mostu. Pozdrawiam.